Dzień dobry Państwu, witamy widzów w WP Sportowe Fakty. Nie w takich nastrojach, jakbyśmy chcieli. Szok, niedowierzanie, na pewno niespodzianka. Polacy odpadają z walki o medale w siatkówce. Ze mną Kasia Skowrońska, była reprezentantka Polski w siatkówkę. Porozmawiamy sobie o tym, jak ten mecz z Francją przebiegał, co poszło nie tak. Ostatecznie przegrywamy w tiebreaku. Pani Katarzyno, to ja powiedziałem, że szok i niedowierzanie. Pani nie dowierza, czy jednak oswoiła się już Pani z porażką? Powiem w ten sposób, mecz się zakończył dopiero przed chwilą. Ja mówię, jako wierny kibic na naszego zespołu, boli mnie wciąż żołądek i to nie jest tak, że nie dowierzam. Po prostu widziałam i analizowałam mecz na bieżąco. Francja była w dzisiejszym dniu lepsza, poczuli wiatr w żaglu i po prostu grali bardzo ładną siatkówkę. I jest mi naprawdę bardzo przykro, to jest ogromna, wielka szkoda. To było widać faktycznie, ten wiatr w żagle w czwartym i w piątym secie. Czy to jest tak, że Francuzi dzisiaj ten mecz wygrali, czy Polacy raczej przegrali, bo coś tam siadło w tych dwóch ostatnich setach? Powiem w ten sposób, to był naprawdę bardzo dobry mecz siatkówki. Po obu stronach siatki mogliśmy widzieć spektakularną obronę, fantastyczne akcje. Było widać walkę, charakter i serce po obu stronach siatki. Ja uważam, że nasi panowie zagrali dobrze, aczkolwiek porównując ich do Francji, byli po prostu mniej skuteczni w ataku i dlatego ten wynik dzisiaj awansowali do półfinału Francuzi. No właśnie, to pomówmy, co może u nas zawiodło, bo rzucał się w oczy nasz blok po prostu, z którym Francuzi robili co chcieli, nie wiem, czy pani się zgodzi. Bardzo skutecznie nas obijali, ale też pamiętajmy, że przewagę nad blokiem zawsze ma atakujący, przynajmniej z mojej perspektywy tak zawsze było. Jako atakująca ja zawsze miałam większą władzę nad tym, co mogę zrobić z rękoma moich przeciwników i owszem, bardzo dużo punktów straciliśmy, Francuzi nam wybijali wielokrotnie piłkę po rękach, często lądowała tuż za boiskiem, no, ogromna szkoda i... Nic, no. Ja mimo wszystko uważam, że to był bardzo dobry mecz i no, jestem z chłopakami i gratuluję im mimo wszystko tego dobrego turnieju, bo pomimo jednego fal startu z Iranem, to był bardzo dobry turniej dla nich i podjęli walkę i mówię, mi jest bardzo przykro, że tak się stało, no ale to jest właśnie siatkówka i nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Ten sport jest piękny, ale zarazem nieobliczalny i chociaż Polska była faworytem w dniu dzisiejszym, tak ocenionym przez chyba wszystkich na tych igrzyskach, to jak widzimy, nie zawsze faworyt wygrywa. No właśnie, wygraliśmy naszą grupę, grupę A, dzisiaj przegrywamy. Czy Panią coś zaskoczyło w naszej grze w stosunku do tego, co prezentowaliśmy w grupie? Czy nie było jakiegoś pogorszenia i to po prostu Francja była dzisiaj no, lepszą jedną klasę? Wydaje mi się, że nasz zespół z meczu na mecz w całym tym turnieju grał z meczu na mecz coraz lepiej. Dzisiaj to na pewno były nerwy, stres, ale panowie byli skoncentrowani. Po prostu Francuzi to jest bardzo specyficzny zespół i oni pomimo przegranej w pierwszym secie rozwinęli się fantastycznie w tym meczu i przez to byli bardzo niebezpieczni. Podbijali niesamowite piłki w obronie i wyprowadzali... O, i to jest element, w którym byli znacznie lepsi od nas. Byli lepsi w kontrataku, bo bronili nasze ataki bardzo skutecznie i potrafili punktowo wyprowadzać kontrataki, co dało im ogromną przewagę. A z czego się bierze taki dobry kontratak z Francuzów? Czy to jest tak, że u nas gdzieś tam zabrakło przyjęcia, zabrakło rozegrania i dobrego ataku, że oni mogli to kontrować? Powiem w ten sposób. Kontratak to jest bardzo trudny element w siatkówce i nad nim trzeba bardzo długo pracować i nie każdy zespół nawet potrafi skutecznie go przez wiele lat wypracować, ale Francja ma ten element bardzo dobry i zawsze nim dysponowała. My mamy ogromną siłę w ataku, no ale w dniu dzisiejszym oni bardzo dobrze stawiali pasywny blok w niektórym momencie, który po lekkim dotknięciu pozwalał im na wybranianie naszych atakujących i wyprowadzanie tej kontry i to im wychodziło dzisiaj naprawdę fenomenalnie. Niestety, czy Francja z taką grą jest Pani zdaniem ma szansę na medal? Powiem tak, oni teraz będą się musieli zmierzyć z Argentyną i Argentyna jak dla mnie w tym turnieju to jest bardzo duża niespodzianka w tym turnieju. Oni sobie wypracowali ten półfinał, wygrali dzisiaj z Włochami i jakby mnie pan zapytał, obstawiam, kto przejdzie dalej, to powiem w ten sposób, nie wiem, będę bacznie oglądać, ale nie potrafię wytypować. Tutaj na czacie pani Danuta pisze, że smutno i żal chłopaków. Żal pani Katarzyno naszej reprezentacji?
Jest mi żal, wiem co czują, rozumiem, sama niejednokrotnie przegrywałam nie jeden ważny mecz w swoim życiu, mogę jedynie po prostu powiedzieć, że jestem z nimi i że to nie są ostatnie ich igrzyska, jestem o tym przekonana. Dla pocieszenia, ja byłam tylko raz, a oni są już po raz któryś i wciąż walczą, więc no na pewno dzisiaj będzie im bardzo smutno i przez jakiś dłuższy czas będą musieli odbudowywać się mentalnie, ale wszystko przed nimi. No właśnie, za 3 lata kolejne igrzyska. My mamy dosyć młode pokolenie tych siatkarzy. Rozumiem, że oni cały czas zapowiadają się w topie. To od razu dwa pytania. Czy utrzymamy się w tym topie, pani zdaniem? I drugie pytanie, czy to jest, mówiąc wprost, zmarnowana szansa, że mamy świetne pokolenie siatkarzy, które teraz nie wygra medalu w Tokio? Z jednej strony powiem tak, my jesteśmy topem i będziemy na pewno w topie. Trzeba zawsze pracować nad tym, żeby utrzymywać najwyższą dyspozycję. Mamy młody, perspektywiczny zespół i na pewno będziemy trzymać poziom światowej siatkówki, bo po prostu jesteśmy mocni. No, te igrzyska są po prostu dla nas... Nie są pechowe, po prostu czasami pomimo umiejętności w sporcie trzeba też ogromnego szczęścia i dzisiaj go po prostu zabrakło. Zabrakło szczęścia, zabraknie nas także w pierwszej czwórce, niestety. Nie tak miało wyglądać nasze dzisiejsze spotkanie, pani Katarzyna. Mieliśmy podsumować to, co dobre i zapowiadać półfinał z Argentyną. Tak się jednak nie stanie. Polacy, mimo bardzo dobrych umiejętności, naszpikowani też gwiazdami, dobra dyspozycja w fazie grupowej, dzisiaj odpadają po tiebreaku z Francją. Nie ma nas już w turnieju olimpijskim. Duża szansa medalowa przepadła. Szkoda, bo dzisiaj dzień piękny. Śledziła pani innych Polaków, już tak na koniec zapytam, na igrzyskach w Tokio? Tak, właśnie pisałam ze znajomymi, z różnymi przyjaciółmi ze świata sportu, że to był idealny dzień, żeby jeszcze nasi panowie awansowali do półfinału, bo śledziłam lekką atletykę i widziałam wszystkie dokonania naszych Polaków. Jestem po prostu, no jestem szczęśliwa, że dzisiaj zdobyliśmy aż tyle medali i bardzo się cieszę. No aczkolwiek jest mi z drugiej strony przykro, że dyscyplina, która jest najbliższa mojemu sercu w dniu dzisiejszym, no nie wygrała mecz. Nie wygrała i jeszcze nie możemy przełamać tej klątwy ćwierćfinału. To jest bardzo bolesne dla nas. Ja się nie wdaję w te dyskusje, czy są jakieś klątwy, zabobony, inne rzeczy. No może faktycznie jest tak, że ileś meczów z rzędu akurat zawsze na tym etapie odpadamy, może to jest klątwa, od tego są dziennikarze. Ja widziałam dzisiaj dobrą siatkówkę i pomimo tego, że nie wygraliśmy, to jestem dumna z postawy naszych panów, bo widać było, że walczą. I to jest dobra puenta do naszej dzisiejszej rozmowy, a co do pozostałych Polaków, no to zapraszamy już na program prosto z igrzysk jutro w wirtualnej Polsce przed 15. Będą też kolejne szanse medalowe i wcale nie jest powiedziane, że dziś był najlepszy dzień Polski w Tokio, bo dziś 4 medale, jutro może być ich więcej. O tym więcej na wirtualnej Polsce jutro. Katarzyna Skowrońska, reprezentantka Polski w siatkówkę, była, ale jak widać aktywna ekspertka naszej wirtualnej Polski. Bardzo dziękujemy za wszystkie spotkania, szkoda, że nie będzie ich więcej. Jest mi również bardzo przykro i bardzo dziękuję za zaproszenie. Kłaniamy się, dziękujemy także Państwu i zachęcamy do śledzenia sportowych faktów. Tam najważniejsze wiadomości ze wszystkich aren w Tokio.